Uwaga, moi drodzy, a teraz konkurs. Co mogę robić? Nie, nie, nie. Nie sieję rzeżuchy. Nie, nie, nie. Nie sieję marchewki. Pomyślcie. Jeszcze wam nie zdradzę. Tak, sieję trawę. Siemaneczko, kanał do roboty. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda praca ogrodnika. Zajmiemy się ważnymi aspektami, czyli co trzeba potrafić, żeby zostać ogrodnikiem, jaki jest potrzebny sprzęt, czy to jest praca sezonowa i oczywiście ile w tej pracy się zarabia. A moim ekspertem jest dzisiaj Daria. Cześć Daria. Cześć Wojtek. Widzę, że ten ogród jest bardzo zadbany. Czy w ogóle tu będzie jakaś robota dla mnie? No oczywiście, to wbrew pozorom to tak wygląda, ale zobaczysz, ile będziemy mieć pracy za chwilę. No to to mnie cieszy, więc bierzemy się do roboty i oglądajcie ten materiał do końca. Czyli zaczynamy naszą pracę od wyjęcia sprzętu. I co jest w ogóle ogrodnikowi potrzebne w pielęgnacji? To mamy tak, tutaj mam cały plecak swoich takich narzędzi ręcznych, typu ręczne nożyce, sekator. Mam takie fajne coś jak taką sztycę teleskopową i tu sobie zmieniam na grabki, na miotłę, kopaczka, małe grabki też do wygrabiania jakichś rzeczy, łopatka, nożyczki do trawy. Ponadto tutaj mam takie nożyce do żywopłotu, ale na akumulator. Tutaj mamy małą dmuchawę, ona jest dosyć lekka, normalnie takie dmuchawy przemysłowe są dużo cięższe, więc dla mnie jako takie podręczne pielęgnacje to jest super. Kosiarkę już wyciągnęłam, mam jeszcze opryskiwacz do kwastów, to później pokażę. Czyli bierzemy sprzęt i idziemy na ogród. Dokładnie. To jest klonik japoński. No generalnie na takich pielęgnacjach nie robimy sadzenia, jakichś takich aranżacji. To są dodatkowe rzeczy, też dodatkowo płatne, ale czasami jak są pojedyncze rośliny, że klient chce, żeby przy okazji tam wsadzić, to wsadzamy. Też robimy. Rozmawialiśmy o tym sprzęcie, że masz go w sumie sporo i na każdą robotę jest potrzebny inny. Tak. A jak to wygląda kosztowo? Czy trzeba się, nie wiem, zabezpieczyć finansowo mocno, czy można zacząć od mniejszej ilości tego sprzętu? Wiesz co, można. Na przykład ten cały plecak, który ja miałam, kosztował około 500-600 zł. I to jest dobra firma, już na wysokim poziomie. Kosiarka, dmuchawa czy coś, no to już są koszty, wiadomo. Czyli tam warto zainwestować mimo wszystko, żeby ta praca... Warto, no bo jednak podstawowa pielęgnacja to jest na przykład kuszenie trawy, prawda? Więc to wszystko to jakieś tam troszeczkę trzeba włożyć, żeby no chociaż taka kosiarka na przykład około 1000-1500 zł. Szczególnie, że to są sprzęty bardzo eksploatowane, ale później też takie usługi są odpowiednio wyceniane. Okay. Trzeba ją trochę tak spulchnić, żeby ona nie była całkiem zbita. Jak są tu jakieś korzenie z boku, trzeba to w miarę wyczyścić. Okej. Okay. I tutaj jak mamy na przykład korzonki jakieś, tak jak z włosami, troszeczkę się obcina końcówki, to tak samo z roślinami, żeby one potem ruszyły, miały kopa. Dobra, ziemia jest spoko, bo jest czarnoziem widać dobrej jakości, więc nie musimy tutaj, czasami się zdarza, że trzeba dosypać, jest już, tak? Albo jest wyjałowiona. Takie prace wykonujesz cyklicznie na takim ogrodzie, czy jak to wygląda? Tak, mamy takich stałych klientów, którzy to oczekują, żeby ich ogród wyglądał fajnie przed weekendem, że wracają z pracy po całym tygodniu i siadają po prostu na tarasie i niczym się nie przejmują. Okej, czyli mają skoszoną ogród, żeby po prostu ładnie wyglądał, ale nie żeby przy nim pracować. Zajmuję się też projektowaniem ogrodów. To pierwszy tekst, który zawsze słyszę na spotkaniach, to ogród bezobsługowy, nikt nie ma czasu. Dokładnie. Nie wiem jak moi widzowie, czy oni dbają o swój ogród, czy pracują, czy może mają jakieś ogródki działkowe typu RODOS. No, dokładnie. Ale, bo w sumie jak już się ma RODOS, to raczej tam się chyba ogrodnika nie zatrudnia. Nie, raczej nie. Myślę, wtedy że to już jest pasja. Praca, tak, praca własnoręczna. I drzewo zasadzone. Zasadzone jeszcze trzeba podlać. A, ważna także rzecz. Ważne. Uwaga, żeby nie po liściach. Ło! No widzisz? Ukryty talent też. Kurczę. Ogrodniczy bomba. Zawsze patrzyłem, jak to panowie pod blokiem. Czyli ja tnę, ty grabisz. Tak, ja będę grabić, dobrze, okej. Ja mam kapelusz, czyli nadaje się na ogrodnika. I co, i przycinamy? Przycinamy tutaj w taki prostopadłościan.
prostopadłością, czyli trzeba jeszcze coś wiedzieć. I właśnie chciałem do tego przejść. Z matematyki. Czy żeby zostać ogrodnikiem, to trzeba mieć jakąś wiedzę na ten temat? Czy... Oczywiście, że trzeba mieć. Może niekoniecznie matematyczną, ale na pewno się przyda w jakiejś sytuacji. Przede wszystkim wiedzę o roślinach, prawda? Jak rośliny funkcjonują w ciągu roku, jakie mają potrzeby, jak je pielęgnować, bo o każdej porze roku jest inaczej, prawda? Trzeba też zważać na warunki atmosferyczne, co się dzieje w przyrodzie. To jest wiedza, którą można uzyskać i z życia, jeżeli się ma duże doświadczenie, nie wiem, ja zaczynałam jako ogrodniczka mała, która czerpała... Ogrodniczka mała, która czerpała. czerpałam wiedzę od swojej babci. Aczkolwiek skończyłam architekturę krajobrazu, gdzie dowiedziałam się więcej na temat roślin. Ale szczerze mówiąc, ta wiedza praktyczna jest bardzo potrzebna, bo to, co w książkach, nie zawsze ma się do tego, jak potem słońce świeci i ile mamy deszczu, jaki mamy wiatr, jaką mamy glebę. Czyli w praktyce i teorii, nieważne, czy jest się mężczyzną, kobietą, czy jest się po podstawówce, technikum czy jakiejkolwiek szkole, można zostać ogrodnikiem. Dokładnie. To ja teraz sprawdzę, czy się do tej pracy nadaje. Dobrze. Więc jakbyś chciał kiedyś na hardkorową pracę iść, to nasi panowie się przyjmą. Dobra, emerytowani górnicy, aha, oni wiesz, biorą wszystkich. Biorą wszystkich. Do pomocy, szczególnie młodych. Ale nie? To co robią na przykład? Wiesz co, no oni wszystko, to jest nasza siła robocza, oni wiesz, oni kładą bruki, rozwożą ziemię, równają ziemię, kopią, no wszystko po prostu, ja projektuję ogród i my ten ogród robimy, od A do Z. Więc jakakolwiek, za przeproszenie, rozpierducha tam jest, to oni wchodzą i robią, a że są emerytowanymi górnikami, no to kochają przepraszam. Na zdrówko. Alergia chyba. Alergia, właśnie no. Jak u ogrodników z alergią, to chyba muszą sobie jakoś radzić z tym. Ja nie mam, aczkolwiek na przykład najgorsze jest to, jak na wiosnę tniemy żywopłoty w tujach i są tam meszki. Aha. Jezus, jak to gryzie, to jest straszne. Tak, ja już po rękach czuję, że coś mnie tutaj... Nie, to ja normalnie to... Czy w żywopłocie może jakieś te były, nie wiem. A w ogóle są takie jakieś fuck-upy, że przyjeżdża klient i mówi: matko jedyna, co pani tu narobiła? Nie, no raczej, znaczy mi się osobiście nie zdarzyło, ale czasami jest problem, że się po prostu dwoje ludzi nie dogada. Czasami się zdarzyło, że naszemu pracownikowi wydawało się coś, że tak klient powiedział, a potem no, zrobił za bardzo na przykład, za mocno przyciął. Albo klient niewystarczająco powiedział: dobra, tyle, proszę 50 centymetrów, tylko a proszę tu przyciąć. No same i... końcówki po prostu. Tak, tak. Tutaj mamy kwiaty sezonowe, które pod koniec sezonu będziemy wyrzucać, ale żeby ono ładnie rosło cały sezon, trzeba te takie już prawie zwiędnięte obcinać. To jak taką pracę, powiedzmy, się wycenia, jeśli nawet takie duperele trzeba zrobić, których nie wiesz, czy będzie coś do wycięcia, czy nie będzie? My działamy w ten sposób, że jeżeli klient jest zainteresowany taką stałą pielęgnacją, która ma w sobie różne usługi, takie raczej usługi podstawowe, bo mamy też takie usługi nietypowe, typu wertykulacja na przykład trawnika, czy jakaś tam pielęgnacja trawnika, czy oprysk chemią, to są rzeczy dodatkowo wyceniane drożej. Natomiast taka standardowa pielęgnacja to wygląda w ten sposób, że na początku sezonu przychodzimy, jeśli klient jest zainteresowany, robimy tyle, ile uważamy, żeby wszystko fajnie wyglądało. Klient ocenia, czy jest zadowolony lub nie. Widzimy, ile mniej więcej nam to czasu zajęło, więc jesteśmy w stanie zobaczyć plus, minus, ile roboczo godzin nas to wychodzi. Czyli ten rośnie, pierwszy prawda? Raz jest powiedzmy takim testowym dla Was tak, i dla klienta. Tak, on za niego płaci, ale dopiero wtedy wyceniacie swoją pracę w dokładnie. Jego ogrodzie. Średnio na takiego jednego klienta, ile musimy czasu przeznaczyć? Zależy ile pracowników. Jeżeli ja idę sama, też zależy od wielkości ogrodu, prawda? To różnie, to jest czasami 2-3 godziny, czasami 5 godzin, jeżeli jest to duży ogród i na przykład ja pojadę sama czy z jednym jakimś pracownikiem. Proszę bardzo, pani Dario, pięknie. Przejmuję, dziękuję i gratuluję. Dobra robota. Kolejną rzeczą, którą robimy, jest oprysk na chwasty. I tutaj mamy już mieszankę z chemią, jakkolwiek to brzmi, chemią ekologiczną. Jest to bardziej ekologiczny środek, który tutaj sobie użyjemy na te chwasty. Za jakiś czas, szczególnie pod wpływem ciepła, te chwasty powinny wymrzeć i wtedy jest nam łatwiej dużo je wyplewić. Co ci mogę powiedzieć o koszeniu, no bo niby to jest takie łatwe, no, ale tutaj... Koszę, no, co tutaj? Ale jest tutaj parę rzeczy, o których musimy pamiętać. Przede wszystkim my jako, że staramy się zrobić jak najlepszą pracę dla klienta, staramy się skosić jak na murawie. Czyli lecimy sobie pod kątem prostym, na przykład od tarasu prosto, staramy się robić jak najrówniejszą linię,
zawracamy i jedziemy równolegle. Czyli nie jedziemy sobie? Nie, 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 absolutnie, bo to wszystko widać i jednak no, robi to efekt, jak się wchodzi do ogrodu, jest pięknie, równiutko skoszone. Teraz mamy połowę lipca, susze mogą przyjść w każdej chwili, więc my osobiście jesteśmy zdania, że kosimy trawę częściej, ale wyżej. Tutaj mamy na 5 cm i to jest taka wysokość, którą ja stosuję. Bardzo dużo osób mylne ma podejście, że kosimy jak najniżej, bo super to wygląda, super. Jak nie przyjdzie po prostu 3 dni suszy i wypali tak trawnik, że no nie będzie trawnika do końca sezonu, chyba że ktoś ma automatyczne nawadnianie. I jak z sezonowością takiej pracy, bo rolnik wiadomo, cały rok ma jakąś robotę, ale z ogrodnikiem chyba tak nie jest, nie? No niestety jest to praca rzeczywiście sezonowa, dlatego w sezonie pracujemy bardzo ciężko, po 9-10 godzin dziennie, zaczynamy wcześnie rano. W zimie raczej leżymy, no chyba że ktoś ma możliwości jakiegoś dorobienia sobie w inny sposób, to pewnie, ale no można ciężką pracą w ciągu sezonu je na tyle ułożyć sobie plan i zarobki, żeby jakoś tą zimę przetrwać. Można robić takie rzeczy typu odgarnianie śniegu, prawda? Niestety zimy mamy jakie mamy, więc to też jest taka fucha, którą ciężko zrealizować. Ale sprawdzałem już tą pracę, jak się odgarnia śnieg, więc poszło mi znakomicie. No, jeśli widzowie chcą zobaczyć, to gdzieś tu może się pojawić link. Odpalamy maszynę. Dobra, to lecimy. Tutaj mamy start, tutaj mamy... Linia miała być równa, nie wiem czy mi to wychodzi, ale zaraz zobaczymy. Dobra, trawy trochę skosiłem. Tak, jest full. Wysypać, a tak nie wiedziałem, czy mi się już przesypuje, czy koszę, czy nie koszę. Skąd w pracy ogrodnika znajduje się klientów? W bardzo dużej mierze poczta pantoflowa. Mamy oklejone samochody, prawda, które wystarczy gdzieś zaparkować. Sąsiedzi widzą, że działa tam ekipa, dobrze działa prężnie, no to zagadują. Są jednak... mi klienci stali i tacy na przykład... Do skoku. Dokładnie. I potem wracają, czasami chcą, a proszę coś na wiosnę nam tam zrobić. I wracają za rok, bo są zadowoleni, chcą taką pielęgnację przed sezonem, i prawda? Przy takiej pielęgnacji, na przykład takiego ogrodu cotygodniowej, w takim pakiecie, jaki to jest koszt? To wszystko zależy od wielkości ogrodu, no 400-600 zł, coś takiego. Za miesiąc czy za ten tydzień? Za jeden raz. Jeżeli to jest pielęgnacja raz na 2 tygodnie, prawda? Uh-huh. I tu jest wszystko. No musimy tutaj liczyć, wiadomo, no eksploatację maszyn, które używamy, dojazdy, godziny pracy oczywiście, no i umiejętności, prawda? No bo to też jest coś, na czym się po prostu znamy. Jeśli to jest pakiet na tydzień, no to tutaj mamy na przykład 200-300 zł za raz, prawda? Okay. Dobra, to ja koszę dalej, żeby tą swoją wiedzę i praktykę jeszcze bardziej podkręcić. Jadę tą kosiareczką, a później bierzemy się za kolejną pracę. Odpalamy, trzymam tu i tak ciągnę. Jest. Ciągnij mocno, o, tutaj, tu dajemy start, mocno. Dobrze trzymam. Ten. A widzisz, ten trzymałem. A, i od razu lepiej. Jedziemy! Skończone! No brawo, jak gratuluję. Zarąbiście. Całkiem. Poziomica całkiem, by się całkiem przydała. No troszeczkę, wiesz, murawa to nie jest, no. Ale jest skoszone równiutko. Jakoś powiedz to mi, będzie. Jak wyceniacie w ogóle pracę ogrodników? Wiesz co, to zależy też od doświadczenia, zależy od tego, mamy stałych pracowników, ale mamy też takich chętnych, którzy sezonowo przychodzą sobie dorobić studentów na przykład. Czyli informacja dla widzów, jest praca dla was, dla ludzi nawet bez wykształcenia. Jest, naprawdę w sezonie jest kupę pracy i oczywiście no, taka osoba bez wykształcenia, która przychodzi na jakiś tam okres krótszy albo czasami mówi, że chce tylko 2 razy w tygodniu, prawda, no to jest stawka powiedzmy między 15 a 17 zł na rękę i później w zależności jak długo pracuje, czy już może trochę więcej wie, może już ma trochę doświadczenia, no to ta stawka rośnie. Też wszystko zależy od jakichś tam umiejętności, bo mamy też brukarzy, mamy wyspecjalizowanych jakichś panów, którzy świetnie, nie wiem, tną różne krzewy w jakieś kształty, czy właśnie żywopłoty i też jakby oni są inaczej trochę wyceniani, bo jest to ciężka praca. Czyli jest praca, jest to praca ciężka, ale da się zarobić. Daria, po robocie, żywopłot skoszony, trawa przycięta, grządki wyplewione.
Ja co prawda się aż tak nie zmęczyłem dzisiaj, ale musisz mi powiedzieć, jakie są minusy pracy ogrodnika. No, powiem szczerze, to trzeba kochać robić. Pierwszy minus numer jeden to jest upały. Upały po prostu, które w Polsce mamy czasami afrykańskie i no nie ma rady, trzeba pracować, bo jest sezon, klienci czekają i musimy pracować bez względu na wszystko. Poza tym bóle fizyczne, typu bóle pleców, ale to zwykle jest na początku sezonu. Później już się odparniamy, tak jak się pójdzie pierwszy raz na siłownię w nowym roku, to tak samo jest w ogrodnictwie. No szczerze mówiąc, dla mnie największym problemem nie jest nawet ten wysiłek fizyczny, ale słońce. Ja w połowie sezonu mam już światłowstręt. Jak w weekend wszyscy chcą z biur wyjść, jechać w góry na słońce, to ja chcę się zamknąć w ciemnym pokoju. Ale można się opalić. Opalić ja używam 70 UV, który ściągam sobie z Ameryki. Komuś by się mogło wydawać, że praca w ogrodzie, co to jest? Zebrać jakieś pomidorka, skosić trawę, później leżeć na leżaku, ale widać, że nie jest tak do końca. Jest to ciężka praca, praca fizyczna, praca sezonowa, ale powiedzmy dla każdego, kto ma chęci do tej pracy. Powiedz mi, jak mi dzisiaj tutaj poszło z tym wszystkim? No wspaniale, powiem ci, jak chcesz, znajdziemy dla ciebie jakieś miejsce do pracy. O kurczę, jest robota dla mnie, czyli chyba wreszcie jakąś robotę znalazłem, do której się nadaje. Myślę, że wam również się podobał ten odcinek, jeśli tak, to zostawcie jakiś fajny komentarz. Pamiętajcie, łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, a my widzimy się już za tydzień. Może nie z Darią, a z kolejnym ekspertem, ale Daria, bardzo było miło cię poznać. Dziękuję wzajemnie. Myślę, że wam również. Do zobaczenia.